prowadziłem warsztaty na ulicy Grochowskiej w Wyświetlicy i z Stowarzyszeniem Serce Serduszko. To była druga grupa warsztatowa, gdzie warsztaty dotyczyły pracy twórczej, gdzie przygotowaliśmy bardzo różne zadania, ćwiczenia teatralne i twórcze. Takim głównym jakby moim celem tych warsztatów było to, aby dziecko mogło spróbować swojej własnej pracy twórczej i przez to jakby poczuć pewną satysfakcję z tego, co tworzy, co stworzyło. Między innymi właśnie dzieci też tworzyły patrzałki. Te patrzałki można tutaj zobaczyć na naszym spacerze. Dzieci też, to jest właśnie Gostek. To Wiktoria z grupy go przygotowała. Ja go bardzo polubiłem, dlatego go noszę z sobą. To jest taki specjalny ptak. Z tego, co mi mówiła Wiktoria, to bardzo lubi kukurydzę. I ona go lepiła własnymi rękami, więc takie właśnie aspekty tych warsztatów były dla mnie bardzo ważne, żeby dzieci pracowały z rękami, manualnie. I tak naprawdę czerpaliśmy z tego doświadczenia pracy z dziećmi, aby przygotować tutaj tą instalację w parku, też w formie warsztatów dla dzieci, które przyjdą. Dla dzieci, dla rodzin, dla dorosłych, bo dorośli też mogą tutaj się trochę poczuć jak młodsi niż są. I też popróbować różnych rzeczy i popodróżować naszym laboratorium wyobraźni. Proponujemy też wejście do Trevestego Spa. To jest takie miejsce odpoczynku, można położyć się na kocyku, można zamknąć oczy, wsłuchać się w dźwięk ptaków, w szelest drzew, trawy, poczuć zapach ziemi. To jest takie bardzo przyjemne miejsce, ale też w tym laboratorium wyobraźni, bo tak nazwaliśmy całą tą przestrzeń, jest też miejsce do ruchowego odreagowania, do pobawienia się w oceanie traw, do popływania w tym oceanie traw. Na koniec można też zrobić pocztówkę i wysłać swoim najbliższym, którzy z jakichś przyczyn nie mogli być z nami podczas tego spaceru, ale o których myślimy, więc możemy wysłać takie wspomnienie z tego spaceru naszego.